24 maja na osiedlu Wiosny Ludów jak co roku zorganizowano akcję pod tytułem Czysty Las wokół nas. Akcja miała na celu zachęcenie dzieci z pobliskich osiedli do tego, by dbały o swoje najbliższe otoczenie. Dzisiaj właśnie organizujemy po raz czwarty imprezę pod tytułem Czysty Las wokół nas. Jest to impreza cykliczna, którą organizujemy co roku dla mieszkańców naszego osiedla. Ogólnie kierujemy akcję dla całego miasta, ale biorą udział głównie dzieci z osiedla Wiosny Ludów. Oczywiście, staramy się przede wszystkim wpajać tym dzieciom, aby zaczęły dbać o siebie, o swoje otoczenie, bo wyznajemy zasadę, twoje otoczenie stanowi twoją osobę, więc tutaj staramy się, aby te dzieci nauczyły się od małego o to, aby dbać o przyrodę, o odbiór wokół siebie. W przedsięwzięciu wzięła udział spora liczba dzieci. Zorganizowano dla nich konkurs z nagrodami. Celem było zebranie jak największej ilości odpadów. Mieszkają tu w bardzo pięknym miejscu, bo jest zielono i jak będziemy tych najmłodszych uczyć, żeby dbali o to, żeby nie zaśmiecać, to myślę, że ich nauczymy, że warto posprzątać, żeby potem było pięknie, żeby w ładnym otoczeniu spędzać wolny czas. Tego typu akcje to doskonała forma promocji ochrony środowiska. Już od najmłodszych lat przekazujemy wiedzę o tym, jak dbać o przyrodę, która nas otacza. Bo jak mówi przysłowie, czym skorupka na młodość przysiąknie, tym na starość trąci. Uwieńczeniem obchodów Dnia Dziecka w Radlinie był festyn zorganizowany nieopodal radlińskiego Mosiru. W czasie imprezy zorganizowano wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców. Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka Urząd Miasta Radlin i Parafia Biertutowy robią wspólnie po prostu imprezy z okazji Dnia Dziecka. Przy okazji chcemy pobić rekord Guinnessa, czyli kilometry dobra. Jednorodne monety, czyli złotówki, będą dzieci kleiły i chcemy, żeby jak najwięcej tych złotówek przykleić, żeby kilometrów było jak najwięcej, żeby one służyły innym. Dla najmłodszych przygotowaliśmy różnego rodzaju konkursy, pokazy mody, będzie przedstawienie teatralne i wiele innych niespodzianek. Podczas festynu zorganizowano również zbiórkę pieniędzy pod nazwą Kilometry Dobra. Celem była budowa ośrodka duszpasterskiego. Podczas akcji zebrano 40 tysięcy złotych. Okres wakacji dla wielu dzieci z mniej zamożnych rodzin oznacza nudę i brak zajęć. Z tym problemem w Radlinie walczy Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych. Dzisiejszy dzień jest inauguracją projektu, który napisało Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych wspólnie z wolontariuszkami z osiedla Mikołajczyka w Radlinie. Idea tego programu Wolontariat Rodzinny polega na tym, żeby włączać w działania dla swojego osiedla, dla swojego miasta wszystkich mieszkańców, rodziców, dzieci. No i właśnie tutaj na tym osiedlu jest sporo rodzin, gdzieś 80 przeszło, sporo dzieci, no i chcemy dla nich zorganizować ciekawe wakacje. Wakacje Zuchowe, bo projekt nazywa się Zuchowa Wyspa. Panie wraz z harcerstwem w okresie wakacyjnym będą organizowały wiele spotkań z dziećmi, będą również zachęcać najmłodszych do wstąpienia w szeregi harcerstwa. Tak, bo to w sumie osiedle jest malutkie, ludzie pracują tylko na koksach, jeszcze połowa, kilka osób jest, to jest bez pracy. No i te dzieci potrzebują po prostu zajęcia, bo ich nie chce, żeby wyjechały, żeby mogły gdzieś do babci nawet jechać, bo jest to jakiś koszt podróży i te dzieci zostają na osiedlu. Niski status materialny nie musi oznaczać, że wakacje będą kiepskie. Dzięki działalności społecznej pań ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych dla wielu młodych mieszkańców Radlina mogą to być najlepsze wakacje w życiu. Radlin jest miejscem słynącym przede wszystkim szermierki. Nie dziwi więc fakt, iż w hali radlińskiego Mosiru odbył się 14. ogólnopolski turniej szermierki. Zawody zostały zorganizowane z okazji Dnia Dziecka. No jak co roku, akurat poziom jest bardzo wysoki. Przyjeżdżałem za ulicy z całej Polski, od Torunia poprzez Lubin, Wrocław, Warszawę, no i kluby śląskie. Turniej odbył się w dniach 24-25 maja. W zmaganiach wzięło udział wielu zawodników nie tylko ze Śląska, ale również z całej Polski. Jeżeli chodzi o lokalnych zawodników, wczoraj w kategorii średniej Bartłomiej Musiolik zajął 5. miejsce, w kategorii juniora młodszego, czyli w najstarszej, 3. miejsce Robert Czajkauer, 5. miejsce Śmieja oraz 7. Mental Karol. Szermierka jako dyscyplina olimpijska cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Jest to również sport uważany za elitarny i bardzo dostojny. Zachęcające jest również to, iż w szermierce możemy pochwalić się wieloma sukcesami również na arenie międzynarodowej.